Witam Cię w cyklu Lektury w 5 minut. Zasubskrybuj, łapka w górę. Ten film może zawierać informacje o treści lektury. Jeśli nie chcesz odbierać sobie przyjemności czytania, wyłącz go teraz. Zostajesz? No to lecimy. Potop Henryka Sienkiewicza jest środkową częścią trylogii, cyklu powieści historycznych inspirowanych wydarzeniami z historii XVII-wiecznej Polski. Akcja tekstu toczy się w czasie wojny polsko-szwedzkiej, zwanej Potopem. Autor korzystał z wielu źródeł historycznych, aby jak najdokładniej oddać klimat tamtego czasu. Dostrzec możemy w tekście na przykład wpływy pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Główny wątek dzieła wiąże się z postacią Andrzeja Kmicica. Śledzimy jego historię, która rozpoczyna się od obrazu typowego sarmackiego hulaki. Jest warchołem i nieoczekiwanie zdrajcą ojczyzny. W tej sytuacji stara się uzyskać odkupienie win, zmieniając nazwisko na Babinicz, rozpoczyna walkę o przywrócenie sobie dobrego imienia. Ważną osobą wpływającą na duchową przemianę Kmicica jest Oleńka Bilewiczówna. Bohater jest w niej zakochany i dla tej miłości gotów jest przejść przez wszelkie trudy i zrehabilitować się. Dzieło Sienkiewicza pisane było dla pokrzepienia serc. Powstało w czasie zaborów i miało przekazać Polakom, że w historii naszego kraju były już trudne momenty. Autor powieści daje barwny obraz społeczności szlacheckiej, ukazuje jej wady, ale również podkreśla działania i zachowania godne podziwu. Kreuje postaci wielkich patriotów, np. króla Jana Kazimierza, Wołodyjowskiego, Zagłoby, księdza Kordeckiego. Wyraźnie kontrastuje ich ze zdrajcami narodowymi, np. Radziwiłłami. Potop można określić mianem dzieła chwalącego miłość i wierność. I nie dotyczy to jedynie miłości Kmicica do Oleńki. Pierwszą miłością ukazaną w dziele jest ojczyzna. To dla jej wolności niektórzy bohaterowie gotowi są odrzucić swoje szczęście i podjąć się walki ze szwedzkim najeźdźcą. Przykładem tego może być główny bohater tekstu, Kmicic, który uznaje, że ważniejsze obowiązki wobec ojczyzny, gnębionej przez wroga, niż ratowanie ukochanej. Jednak ta miłość ludzka pełni istotną rolę w życiu Kmicica. Można stwierdzić, że ratuje Kmicica przed moralnym upadkiem. Potop to powieść historyczna. Świadczyć o tym mogą rzeczywiste wydarzenia z historii walk ze Szwecją. Szeroko opisanym momentem tej wojny jest obrona klasztoru na Jasnej Górze. Występują również postaci znane z kart historii Polski. Król Jan Kazimierz, Janusz i Bogumił Radziwiłłowie, Stefan Czarnecki czy ojciec Kordecki. Dla oddania klimatu czasu akcji Sienkiewicz zastosował archaizację języka bohaterów. Trylogia miała być lekturą wciągającą czytelnika, dlatego autor sięgnął po sprawdzone w odbiorze społecznym gatunki. Jest to zatem nie tylko powieść historyczna. Odnaleźć tu możemy heroicznych obrońców ojczyzny o zhiperbolizowanych cechach jak w antycznym eposie. Rycerze nie załamują się pod ciężarem przeciwności losu, ale walczą, osiągając ostateczne zwycięstwo. Jest to obraz triumfu dobra nad złem, jak w najwspanialszych baśniach. Dynamizm gwałtownie zmieniających się wydarzeń, pojedynki, porwania, ucieczki przypominają opowieści rodem z Dzikiego Zachodu. Sienkiewicz zafascynował się nimi podczas pobytu w Ameryce. Tytułowy Potop ma wymiar symboliczny. Sięga do obrazu biblijnego potopu zalewającego ziemię naznaczoną złem ludzkich czynów. I tak można odczytywać sytuację Polski. Potop szwedzki staje się karą za grzechy szlachty. Jednocześnie przynosi oczyszczenie i umocnienie. Po wypchnięciu wód potopu z kraju szlachta staje się mocniejsza. Pozostają jedynie ci, dla których wolna ojczyzna ma większe znaczenie niż posiadanie zaszczytnych tytułów nadanych przez wrogich władców. Potop może być wykorzystywany podczas mówienia o obecności historii w literaturze. Widoczny jest w nim motyw duchowej przemiany bohatera, jego winy i odkupienia. Jest to powiązane z obrazem walki ojczyzny, poświęcenia dla przyjaciół, skomplikowanych dróg miłości. Tekst Sienkiewicza ukazuje również społeczeństwo polskie XVII wieku. Jest niezwykle plastycznym obrazem kultury sarmackiej. Więcej informacji o tej i innych lekturach znajdziesz na naszym kanale i na naszej platformie kursowej maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się?